za przygotowanie tego filmu. Myślę, że może być to naprawdę egzotyczny temat dla nas tutaj zebranych. Dlatego zanim otworzymy dyskusję dla Was, uczestników, widzów, bo pewnie macie wiele pytań, to chciałabym uporządkować pewną wiedzę i przedstawić naszych obecnych tutaj dyskutantów. To, co widzieliście na filmie, to jest przykład bardzo takiej rygorystycznej formy buddyzmu terwadyjskiego. I przedstawione tam zostały przede wszystkim kwestie relacji pomiędzy sangą mnisią i sangą mniszek. Jak również widzieliście odrobinę relacji mnichów z osobami świeckimi. Dzisiaj natomiast na tej sali mamy bikuni, mahajanistyczną bikuni, która reprezentuje trochę młodszy odłam buddyzmu, za chwilę o tym powiemy, i mamy też japońskiego mnicha. Będziemy zastanawiali się wspólnie, co możemy zrobić, żeby zarówno im konkretnie, których znamy, jak i mnichom na Zachodzie w ogóle móc pomóc kontynuować te tradycyjne i bardzo ściśle zdefiniowane role, które widzieliście na tym filmie. Może zacznę od przedstawienia Ciebie, Sunim. Wonhyang Sunim jest mniszką polskiego pochodzenia. Urodziła się tutaj w Polsce i swoją duchową przygodę zaczynała w Falenicy właśnie, gdzie odbyła trening rezydencki, a później przeniosła się na Węgry, gdzie odbyła swój taki okres postulancki przygotowywania do pełnej ordynacji. I tak jak sobie żartowaliśmy przed spotkaniem, łatwiej jest wymienić może kraje, w których ona nie praktykowała, niż praktykowała. Później odbyła swój trening mniszki nowicjuszki w Hongkongu i w Korei, gdzie obecnie odbywa się jej główny trening. No, wydaje mi się, że na początek tyle wystarczy, choć to jest tylko czubek góry lodowej. Naszym gościem jest również Roshi Mikołaj Uji Markiewicz, który jest spadkobiercą w linii Roshiego Kłonga, a ten z kolei, możecie go znać, bo jest spadkobiercą Roshiego Suzukiego, słynnego autora Umysłu Zen, Umysłu Początkującego. Roshi zaczął swoją praktykę od, tak to zrozumiałam, od wizyty naszego nauczyciela, kwanumowego, Desen Sanima, tutaj, i rozpoznał w osobie Roshiego swojego nauczyciela, po czym kontynuował swój trening, o którym mam nadzieję też już nam opowie osobiście. Jest obecnie wyświęconym mnichem, jak i opatem polskiej gałęzi japońskiej szkoły Soto, reprezentowanej właśnie przez Sangę Roshiego Kłonga. No i mamy na sali też Małgorzatę Dobrowolską, autorkę, reżyserkę tego filmu, która stworzyła go od zera. To znaczy napisała scenariusz, sfilmowała te sceny, tak? Dokonała montażu. Ten montaż, chociaż nagrywanie filmu trwało tylko 2 miesiące, montaż zajął jej rok. Zdobyła granty na ten film i zdobył on 2 bardzo prestiżowe nagrody. Zdobył nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego w Indiach i dla najlepszego filmu religijnego w Sarajewie. Okej, to może tyle. Ponieważ, może jeszcze powiem o sobie. Ja nazywam się Agata Sowiecka i ja również próbowałam zostać mniszką. Odbyłam króciutki, kilkuletni trening w Korei właśnie, natomiast obecnie jestem świecką nauczycielką darmy. I myślę sobie, że dlatego prowadzę tą rozmowę, bo mogę być jakby czujna na różnego rodzaju ukryte zasady, które tą rozmową rządzą, o których większość z Was nie wie. Natomiast bikuni, która jest tutaj obecna, nie jest jakby w pozycji do nich mówić. Ja natomiast już tak. Na przykład zobaczcie na sposób, w jaki nasi goście siedzą,
Pomiędzy nimi, mężczyzną, kobietą, niżką, znajduje się stolik, znajdują się kwiaty, tak? I jest to też taki sposób, w jaki mnich i mniszka zajmują obydwoje centralne pozycje, ale jednocześnie one są równe. Więc jest wiele ukrytych reguł, które tą rozmową rządzą i nastawmy się na to, że na pewno wiele z nich złamiemy. Okej? Okay? Więc nie bójcie się pytać, nie bójcie się pytać. Właśnie po to spotkanie jest, żeby sobie o tych zasadach powiedzieć i nauczyć się jakby ze sobą współistnieć. Żeby ci ludzie mogli praktykować w naszym społeczeństwie i nadal wypełniać swoje tradycyjne role. Okej. Okay. Jak się do siebie zwracać? Być może jest to dobry początek rozmowy. Nie wiem, kogo z Was wybrać na pierwszy. Do Ciebie, zgodnie z tradycją, powinniśmy się zwracać się Roshi. Chciałam Cię zapytać, co to znaczy i jak Ty widzisz tą nazwę, o czym ona mówi, czy to jest określenie mnicha, czy nauczyciela duchowego? Nie, Roshi, tak naprawdę z tego co ja wiem, to Roshi w Japonii znaczy stary nauczyciel. Więc to nie jest takie, niektórzy mnisi, nauczyciele jak w Japonii, jak zaczynają być tytułowani Roshi, to się w ogóle wzdragają, że to już ten czas. Bo ja jestem, ja mało znam Japonię, ja dużo bardziej jestem kształtowany w Stanach. No bo mój nauczyciel mieszkał w Stanach i ja tam jeździłem przez kilkanaście lat, żyłem między Polską a Stanami. I w Stanach, w Europie, Roshi to znaczy tyle co nauczyciel, czcigodny nauczyciel. Przy czym w naszej sandze raczej się do mnie mówi Uji, to jest to moje nauczycielskie imię, a nie Roshi. A czy ty również jesteś biku? Zastanawiam się nad tym. To jest nie jestem. Zdecydowanie nie jestem w takim sensie, że to zachodnie rozumienie wskazań jest dużo bardziej swobodne. Takie to bardziej to wskazania. Myśmy w ten wtorek, tak? Ja miałem dziukę, czyli taką ceremonię przyjęcia przez dwie kolejne osoby wskazań. I też o tym mówiłem, że to jest bardziej praca z umysłem niż konkretne zachowania. Więc w takim tradycyjnym rozumieniu to większość mnichów i nauczycieli z naszej tradycji na Zachodzie absolutnie nie spełnia takich kryteriów. No. Szkoda. Ty, Sunim, natomiast jesteś bikuni i do ciebie zwracamy się Sunim. Czy mogłabyś powiedzieć, co bikuni i Sunim znaczy i czym te słowa są i czemu służą też? Słowo Sunim w języku koreańskim oznacza mnicha albo mniszkę, osobę ordynowaną. I to jest bardzo grzeczna taka forma. Świadczy o tym końcówka nim. Sunim. To nim jest taką końcówką honoryfikatywną, czyli jakby powiedzieć szanowny mnich, szanowna mniszka, czy czcigodny, coś takiego. U nas w Polsce często się do osób ordynowanych w tradycji katolickiej mówi siostro, bracie, tam siostra Franciszka, brat jakiś. No więc tak w Korei mówią sunim, do osoby, która ma wskazania. I niezależnie od tego, czy ma wskazania nowicjusza lub nowicjuszki, sami, samini, czy pełną ordynację, czyli biku, bikuni, mówi się zawsze sunim. Ja natomiast mówiąc o sobie, używam mojego imienia ordynacyjnego, czyli Wonhyang, czyli ja podpisuję list Wonhyang, a ktoś do mnie się powinien zwracać per sunim albo Wonhyang sunim. Brzmi skomplikowanie, ale sunim działa zawsze. Czy mogłabyś też opowiedzieć tak na początek, z grubsza, bo zaraz wejdziemy w szczegóły, kim jest ten biku i ta bikuni? Co to oznacza, co to za nazwa? Biku albo bikshu albo bicio, jak to słychać, to wszystko pochodzi z tego samego, z sanskrytu albo z języka palijskiego, oznacza w pełni ordynowanego mnicha, mężczyznę. Natomiast
Bikuni, bikshuni, bichuni oznacza w różnych językach azjatyckich, chińskim, koreańskim, oznacza w pełni ordynowaną mniszkę, kobietę. I teraz oczywiście tych linii ordynacyjnych w historii było kilkanaście. Część z nich zanikła, część z nich została zmodyfikowana w pewien sposób. Także można się spotkać z tym, że osoba, która jest biku albo bikuni i druga osoba z innej tradycji, praktykująca w innej tradycji, również będąca biku, bikuni, mają różny zestaw wskazań. Na przykład na filmie bikuni z Terawady mają 311 wskazań, ja mam 348. Tak, to wynika stąd, że były te, tak jak mówię, różne linie ordynacyjne i te wskazania nie zawsze się pokrywają ze sobą. Ale bikuni oznacza w pełni ordynowaną mniszkę, nie nowicjuszkę. Tego się też mówiłaś mi, że uczyłaś się w jakiś sposób zgodnie z etykietą, bardzo surową azjatycką etykietą, zwracać się do bikuni, z którym miałaś okazję kręcić ten film, prawda? Tak, ja się zwracałam po prostu bikuni i jakby to wystarczyło. Jesteś osobą świecką i chciałabym jakby wykorzystać też Twoje doświadczenia związane właśnie z tym, w jaki sposób Ty wchodziłaś w relacje z tymi azjatyckimi bikuniami i jak teraz się czujesz tutaj, kiedy wróciłaś do zachodniego świata i nagle poznajesz mnichów dwóch zupełnie innych tradycji. Czy to jest skomplikowane przełączyć się z tamtej rygorystycznej etykiety do tej etykiety, którą tak naprawdę próbujemy to sobie dopiero teraz omówić? Nie, ja się strasznie cieszę. Jest to dla mnie bardzo takie interesujące, bo faktycznie ja poznałam ten taki surowy, terawadyjski świat, bardzo trudny, gdzie te 311 reguł jest bardzo przestrzegane i tak naprawdę jest strasznie dużo wokół tego zamieszania, jest strasznie dużo rozmów, jest strasznie dużo uwagi. Tak trochę ten balans jest właśnie moim zdaniem troszkę taki zachwiany w tą stronę właśnie takiego przestrzegania, co z jednej strony ma ułatwiać praktykę, bo te reguły są po to, żeby łatwiej było praktykować i faktycznie na przykład dużo osób mówi o tym, że rzeczywiście jest łatwiej dzięki tym regułom, natomiast strasznie się cieszę też z dzisiejszego spotkania, ponieważ to jest dla mnie bardzo interesujące i też pokazując ten film, często dostawałam pytania od publiczności, jak to właśnie wygląda tutaj u nas na Zachodzie, czy to przeszło tak jeden do jeden, jak to wygląda w innych tradycjach, więc to takie dzisiejsze spotkanie jest strasznie cenne, bo tych informacji mi się wydaje bardzo brakuje. I też jest coś takiego, że na przykład mój kolega, który w tym filmie bardzo dużo mi pomógł, on jest konsultantem naukowym oraz tam bardzo mi dużo doradzał. Był dwa razy ordynowany na mnicha w tradycji terawadyjskiej i był w Birmie, na Sri Lance, w Laosie, w Tajlandii. I myślał o tym, żeby przenieść się tutaj do Polski, natomiast się na to nie zdecydował, bo też w tej tradycji terawadyjskiej na przykład nikt nie może pracować, nie może wykonywać świeckich zawodów i tutaj się na przykład bał, że nie zostanie, nie da rady się utrzymać po prostu. Więc teraz żyję jako osoba świecka, pracując też, tworząc filmy. Ale to są takie problemy, że tak, że właśnie, no dobrze, że o tym rozmawiamy i jakaś ta wiedza się poszerza. Chciałam Was zapytać, może zanim przejdziemy właśnie do tych relacji pomiędzy świeckimi osobami a mnichami i co możemy zrobić też właśnie, żeby nasi mnisi nie stawali się osobami świeckimi. Jak możemy stworzyć im warunki do praktyki w tym świecie, w którym właśnie te wszystkie role, które mamy, są takie płynne i w którym równość jest taka ważna. Chciałam Was zapytać najpierw, jak mnichem można zostać? Jak to wygląda w tradycji koreańskiej? I w tradycji chińskiej w sumie, bo tak, bo Ty przyjęłaś się wskazania na Tajwanie, a później w tej japońskiej tradycji. Przepraszam, ja się tylko chciałam pożegnać ze wszystkimi i życzyć, podziękować za mnie spędzony czas i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękujemy.
może są tutaj osoby, które są zainteresowane ordynacją, albo znacie kogoś, kto tą ordynacją zainteresowany jest. To jest opcja otwarta dla wszystkich, wcale nie starożytny, jak się okazuje, przekaz. A więc może ja zacznę od koreańskiej tradycji, bo jest bardziej taka ustandaryzowana, powiedzmy, w porównaniu z chińską. Więc w Korei w tej chwili jest kilka szkół buddyjskich i na ogół osoba praktykująca, praktykujący buddysta w pewien sposób no, przynależy do jednej ze szkół, tak? Albo też czuje jakiś związek z jakimś nauczycielem i chce podążać jego ścieżką. I każda szkoła ma troszeczkę inny styl i często również inne wskazania. To też sobie, żeby trochę bardziej utrudnić i skomplikować sytuację. Największą szkołą buddyjską w Korei jest Chogye. Chogye Order. Zakon Chogye. I w tej chwili, jeśli ktoś chciałby zostać mnichem albo mniszką w tej tradycji, w tej szkole, to musi najpierw odbyć trening postulatu, który przeważnie trwa od pół roku do teoretycznie nawet kilku lat, zależnie od nauczyciela. Trening postulatu, czyli henja, jest to głównie praca fizyczna. Praca fizyczna, praca, nauka podstawowych form buddyjskich, nauka śpiewów, nauka pokłonów. To jest coś, co bardzo często osoby w Polsce, które zostają rezydentami w tej świątyni na przykład, mają podobny trening, uczą się tych takich podstawowych rzeczy. I jest to również nauka takich, jakby to powiedzieć, zasad etykiety, jak to jest, jak się mieszka w świątyni, jak się należy zachowywać. I potem po takim treningu tego postulatu można przyjąć wskazania mnicha albo mniszki, w zależności od płci, nowicjusza. I ten trening potem już jest treningiem nowicjusza. Wtedy ta osoba przez przeważnie około 4 lat musi w jakiś sposób ten trening odbyć. Są trzy rodzaje w tej chwili w Chogye Order, tak jak mówię, cały czas w szkole Chogye. Są trzy rodzaje takiego treningu, trzy metody. Jedną jest uczestnictwo w treningu, podstawowym treningu medytacyjnym, Kibon Sonmon. Druga metoda dostania pełnych wskazań to jest uczestnictwo w treningu w szkole sutr tak zwanej. Ani to nie jest szkoła, ani nie uczą tam sutr, ale tak to zostało przetłumaczone na polski. I trzecią metodą są studia na uniwersytecie, studia buddyjskie. Czyli ktoś, kto jest już mnichem nowicjuszem, może albo pójść na uniwersytet, studiować buddyzm, albo uczestniczyć w szkole sutr, albo w treningu medytacyjnym i po przeważnie 4 latach może zostać przyjęty na ceremonię ordynacyjną pełnych wskazań, tak, biku albo bikuni. Nie wiem, jak to wygląda w innych szkołach buddyjskich, tak jak mówię, to chyba zależy już też od szkoły i indywidualnie od nauczyciela prowadzącego. Ale to jest stosunkowo tak unormowane. Natomiast w tradycji chińskiej bardzo, tak naprawdę wszystko zależy od nauczyciela prowadzącego. Czyli nauczyciel prowadzący, mam na myśli mnicha albo mniszkę, który promuje młodszego mnicha albo młodszą mniszkę. Taki tata albo mama mniszka. I w tym momencie taki nauczyciel decyduje, jak długo trening postulatu trwa, jak długo trwa trening nowicjatu i gdzie osoba może przyjąć wskazania pełne biku albo bikuni. Czy jak słyszycie, jest to taka jest kilka stopni. Wielostopniowa struktura, która liczy sobie kilka lat i życiem mniszki mahajanistycznej rządzi kilkaset reguł, które obejmują też takie zasady, jak na przykład niemachanie dłońmi, głową czy ciałem w miejscach publicznych. Ale ja gestykuluję czasem. Tak, i za chwilę przejdziemy do tego, co jest w sumie zasadniczą kwestią, mianowicie to, że sunim mamy tutaj jest kwestią wielkiego kompromisu z jej strony. Jej kompromisu wobec nas i wobec wskazań.
Jak natomiast i czy taką samą strukturę złożoną ma mnisie życie, droga do zostania mnichem, później mnisie życie w japońskiej tradycji? To co się w Japonii dzieje, to też trzeba odróżnić mnichów, którzy są w klasztorach i tam mają taki trening medytacyjny właściwie, tak? Od takich mnichów, którzy są po polsku, bardziej byśmy ich nazwali kapłan, tak. Czyli osób, które prowadzą świątynię, tak? Ta nasza tradycja Soto, to są w Japonii głównie jest kojarzona z pogrzebami, rytuałami takimi odejścia, które się tam przez wiele lat po śmierci też wykonuje. I to przechodzi z ojca na syna. Czyli ten kapłan, no to są oczywiście też jakieś bardzo jasno ustalone reguły i też w tych klasztorach są dwa takie klasztory formujące ich, no to powinni oni teraz, ten czas pobytu się skraca, ale no tak jak ja tam byłem, to mówili, że właściwie no nie mniej niż rok, a idealnie to 3 lata. I to jest ciężkie życie, no bo to jest bardzo ciężkie życie. Ty opowiadałaś, jakie to jest ciężkie życie, to ja od ciebie wiem. Ale na tym ci kapłani potem nie medytują. Zazwyczaj nie medytują. W tych klasztorach się rzadko medytuje. Mojej linii, czyli rodziny Suzuki, tam jest codziennie medytacja, ale to jest wyjątek. Natomiast osoby, które, no tak jak ja przypuszczam tutaj, bardziej jak my, którzy jesteśmy zainteresowani zrozumieniem, kim jesteśmy, o co chodzi w tym życiu, czyli mówiąc tak w cudzysłowie oświeceniem, czy jakąś praktyką medytacyjną, no to idą do klasztorów takich medytacyjnych. No i to jest, to oni są często dla świeckiego życia, może nie straceni, no ale ich życie to jest w klasztorze. A to wszystko ma się nijak do Zachodu. Tak? No bo historia tego naszej linii na Zachodzie jest taka, że Shunryu Suzuki, nie pamiętam, czyli taki kapłan ze świątyni, która nazywa się Rinzoin i jest w miejscowości Jezu, to on jak przeszedł na emeryturę, nie pamiętam czy to jest 60 czy 65 lat, to mu się całe życie marzyło, że może on by pojechał do Stanów, tak? I tam pojawiła się sposobność. Wyjechał w 59 roku, żeby być kapłanem w społeczności japońskiej w San Francisco. I on medytował, co było wyjątkiem wśród tych kapłanów, bo oni bardziej są tacy no, jak ksiądz, tak? Taki diecezjan w parafii. To są bardziej obowiązki niż taka, wiecie, no, praktyka klasztorna. Ale on medytował. I codziennie, to przedwczoraj czytałem. W dni, w których w dacie nie ma 4 i 9. Rano, bo tak jest tradycyjnie. Rano medytował. I zapraszał ludzi, żeby przychodzili. A to jest 59 rok i tam po prostu mnóstwo takich, my to myślimy, że to hipisi, to bitnicy byli, tak? I oni tam często jako ostatnią rzecz w ciągu dnia tam na 7 czy 6 przychodzili medytować na godzinkę, tak? A potem szli spać. Czyli narkotyki, tańce, ten cały ruch hipisowski, luz, San Francisco, psychodeliczne doświadczenia. I taki klimat, tak? No, ale ludzie medytowali, niektórzy medytowali no, bardzo, bardzo ostro. Suzuki w Stanach mieszkał 11 lat, umarł na raka. Też w którymś momencie, po paru latach sprowadził swoją żonę, która tam jeszcze prawie 20 lat potem mieszkała w Stanach i trochę
tych młodzieniaszków, wiecie, no jakieś granice im wyznaczała. I Suzuki teraz ma tak, ja nie wiem, czy to jest ścisła, czy ja czegoś nie mylę, ale jakoś słyszałem, że ma teraz w Stanach 160 spadkobierców mnichów i ze 40 świeckich, czyli w ogóle są nie mnisi nauczyciele. I no to z jednej strony to pokazuje... To nawet więcej niż w szkole zakładu. Słuchaj, co ty mówisz? Że wszyscy troje mamy taką reakcję, tak widzę, no. Że to jest nawet więcej niż w szkole z zakładu, która słynie z liczby nauczycieli. Tak. Może ja coś mylę, ale ktoś mi coś takiego mówił. No i to jest... I te reguły dla Amerykanów są zupełnie inne niż w Stanach. No i oczywiście w ogóle nie ma mowy, żeby ci mnisi utrzymywali się, wiecie, wszyscy jako społeczność byli utrzymywani przez uczniów. I to tak nie jest, to myślę, że znikomy procent. I też w Polsce tak nie jest. Właściwie wszyscy mnisi, którzy tutaj są, no, wszystkie osoby te duchowne pracują. Nie da się inaczej. Ja myślę, tak jak mnie zaprosiłeś kilka dni temu, to było pierwsze, co mi przyszło do głowy, że to jest... I to było jedyne, co ja wiedziałem, że ja chcę powiedzieć. Że to jest tak, że takie osoby jak ty w ogóle nie mają szans, żeby być w Polsce czy na Zachodzie, jeśli nie mają wsparcia. I myślę, że to zajmie pokolenia, ale to jest zaszczytnym obowiązkiem świeckiej wspólnoty, żeby pomagać takim osobom. Bo to dzięki nim, no bo ja jestem, tak jak mówię, no ja mam dużo mniejsze te obowiązki mnisie, tak? Że te wskazania są dużo bardziej ulotne. Takie bardziej to jest aspiracja pracy umysłu niż fizyczne rzeczy, takie konkretne. Ale no ty jesteś takim przykładem osoby, która przenosi niezwykłe wartości i tego nie da się zrobić bez wsparcia. Więc każdy rodzaj wsparcia, i to byłoby fajnie kiedyś nazwać, jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne, bo to nie wystarczą pieniądze. To musi być środowisko. Tak? No ty nie jesteś w stanie przeżyć sama w mieście pewnie domy, tak? No masz, tak, pieniędzy nie możesz dotykać. Tak? Za chwilę o tym była no rozumiecie, że to są tego typu rzeczy. Więc to jest naprawdę... My ludzie, czy tam no ludzie świeccy i cała ta społeczność, trzeba kombinować, jak zrobić takie warunki, żeby takie osoby mogły być, bo to jest bezcenne. To jest bezcenne, bo to pokazuje taki wymiar buddyzmu, którego inaczej nie będzie w Polsce. No to takie osoby jak ja, a to jest, ja się nie umywam. W takim aspekcie, wiesz, przestrzegania wskazań, to ja się nie umówię. Bo mówisz o bardzo ważnej rzeczy. Widzimy tutaj dwójkę mnichów, nazywają się tak samo w Polsce, mnich i mniszka. Widzimy, że mają bardzo podobnie skrojone te kasa, tak? To są, tak jak słyszeliście na filmie, z kilku fragmentów materiału stworzone kasa. Sunim w koreańskiej wersji, Roshi w japońskiej. Natomiast te podobieństwa są w jakimś sensie pozorne, a różnica między życiem tych dwóch osób jest dramatyczna. I jest nie do zgłębienia przez nikogo, kto nie był w Azji. Ty, Gosia, na pewno widziałaś, i w jaki sposób mnisi traktowani są, jak żyją, ile ograniczeń i przywilei spotyka ich w Azji, prawda? Dlatego właśnie cały czas spróbuję cię dopytać, zobacz, no masz, są tutaj dwójka mnichów, jakie to są różnice, żebyś może to przybliżyła. No tak, te różnice są ogromne, bo to też jest tak, tu też dlatego właśnie zrobiłam ten film, bo
Niszki, tam nisi są utrzymywani przez społeczeństwo, też przez rząd w dużej mierze. Natomiast z racji tego, że niszki nie są rozpoznawane przez rząd, to niszki się utrzymują tylko przez lokalną społeczność. I to też jest niesamowite, że te relacje są tak silne, że faktycznie one mogą tam funkcjonować. I tutaj też wspomnę takie rzeczy, że to trochę było o tym na filmie, ale chyba nie do końca nie za dużo, że zanim były bikuni, czyli w pełni wyświęcone kobiety miszki, no to na Syrilance były kobiety żyjące do tych 10 wskazań, na które czasem potocznie mówi się miszki. Natomiast one zupełnie nie były rozpoznawane przez społeczność, przez rząd też w ogóle. I przez to one żyły w bardzo dużej biedzie. To było naprawdę to właśnie Bikuni Kusuma, która jest bohaterką na końcu tego filmu. Ona zrobiła takie badania na temat ich życia, ich sytuacji, bo to były kobiety, które to były osoby świeckie, starające żyć się tak jak Mich czy Miszka. Natomiast z racji braku rozpoznania ich warunki życia były naprawdę bardzo, bardzo słabe i wtedy Bikuni Kusuma to zmotywowało, żeby tą sprawą się zająć, przedstawiła to w rządzie i od tej pory się jakby bardzo duży postęp się zrobił, bo one się nazywają, one są, bo to też jest duża, taka czasem duża powstaje problem właśnie w tym Trawadzie, bo dużo osób mówi, o przecież w Birmie, na Sri Lance, w Tajlandii są miszki, ale wtedy oni mówią o miszkach, czyli o bikuni, tylko mówią o tych 10 wskazaniowych świeckich kobietach, które przez Sangę są uznawane jako świeckie osoby. Ale tutaj to jest właśnie takie ważne rozróżnienie, które trzeba mieć. Natomiast właśnie dzięki temu rozpoznaniu, że coraz więcej osób uznaje bikuni jako część Sangi, jako część tej społeczności monastycznej, to naprawdę są one bardzo wspierane przez ludzi i ludzie bardzo czerpią z tego dużą radość. Jest to na przykład, tak jak tutaj było na filmie pokazane, to przyjęcie miszek w domu na ramę, no to jest ogromnym wydarzeniem i też takim łączącym bardzo tą lokalną społeczność, ponieważ to kilka rodzin się spotyka razem, od kilku dni przygotowują, zastanawiają się, co ugotować, a piątej rano wstają i gotują. I jest to takie wielkie wydarzenie i coś, co bardzo łączy tą społeczność. Bo też jakby w tradycji Ravady teoretycznie miszki nie powinna sama gotować, co nie zawsze się udaje. Tak, ale to wsparcie społeczności jest bardzo duże i też ludzie czerpią bardzo dużą radość z tego. To jest wsparcie zarówno finansowe, jak i takie wsparcie w darach, jak i odpowiednie zachowanie, bo też jest tak, że na przykład miszka czy mnich nie może sam poprosić o coś, tylko może powiedzieć co najwyżej, no dobrze by było coś. I to też jest od osoby po prostu świeckiej, wymaga takiej wrażliwości na potrzeby drugiej osoby. Ja podróżowałam z tymi miszkami z Bangladeszu przez tydzień po Sri Lance w takim małym busiku. I to akurat było dla mnie wyzwanie, bo raczej było tak, że ja nie znałam bengalskiego, nie znałam angielskiego, więc ja nie wiedziałam właściwie, gdzie jedziemy, ale to też wymagało ode mnie takiego dużego, żeby na przykład one też nie mogą trzymać pieniędzy, więc ja starałam się tam płacić za większość rzeczy. Tak. Także to wymaga, przebywanie z miszką czy mnichem wymaga takiej dużej wrażliwości i znajomości tego całego kodeksu. Gosia, ty mówisz o tym, jak to jest właśnie w Terawadzie, tej południowej Azji, no ale nasza sytuacja jest troszkę inna. My mieszkamy razem, ta złożona poczwórnia społeczność, potrójnie tak, w zasadzie. I ty zrobiłaś wiele kompromisów, żeby móc tutaj z nami być, wspierać naszą praktykę i też kontynuować swój własny trening. I się zastanawiam właśnie, co teraz, jak zacząć w ogóle, od jakiej strony ten wielki temat ugryźć.
No bo to dotyczy zarówno zakwaterowania, jak i kwestii pracy zarobkowej i w ogóle źródeł utrzymania, jak i kwestii kontaktów towarzyskich, łącznie z dystansem fizycznym, który powinien zostać zachowany pomiędzy różnymi płciami. I myślę sobie, że o szczegóły to zapytamy tutaj z publiczności, ale może jest coś takiego, o czym chciałabyś powiedzieć, bo ta, mimo że to jest trudne życie, to aż tak złożone jak w Terawadzie te wskazania tak dosłownie postrzegane nie są, nie? Nie są. Nie są dlatego, że styl życia mnichów Terawad bardzo się różni od stylu życia mnichów Mahajany. Wynika to głównie z różnic kulturowych i społecznych. Tak, Mahajana głównie rozwijała się w Chinach, w Korei, potem w Japonii. I tamte społeczeństwa są inne niż Indie, Sri Lanka, Tajlandia, Birma. I tak jak takim przykładem, który zawsze się podaje, mnisi Terawady codziennie rano wychodzą z miską żebraczą po jedzenie. W Chinach taka osoba wylądowałaby w więzieniu, to jest nielegalne, tak samo jak w Korei. Więc mnisi nie mogą żebrać. No to skąd weźmiesz jedzenie, tak? Musisz na przykład zacząć uprawiać własne warzywa. I tak jak mnichom Terawady nie wolno uprawiać roli, bo takie są wskazania, mnich Mahajana miałby wyjście, umrzeć z głodu, albo jednak mimo wszystko zacząć uprawiać rolę, tak? Także to nie jest tak, że mnisi Mahajany, mniszki Mahajany, mówiąc mnisi mam na myśli, osoby ordynowano, to nie jest tak, że my nie szanujemy wskazań, czy że ich, nie wiem, jakoś lekceważymy, po prostu warunki są inne, tak? Ja nie mogę też tutaj w Warszawie codziennie rady z miską żebraczą. Taką ciekawostkę podam, że raz w życiu byłam na takim obchodzie, żeby częścią mojej ceremonii ordynacyjnej był taki obchód. Musieliśmy dostać specjalne pozwolenie od Urzędu Miasta. Ja przyjmowałam wskazania na Tajwanie, ponieważ tam też żebranie jest nielegalne, więc żeby nas nie dali do więzienia, specjalne pozwolenie dostaliśmy na ten jeden dzień na ceremonię ordynacyjną, że przyjdą mnisi ulicami miasta. I poszliśmy z tymi miskami żebraczymi i wszystkie pieniądze oczywiście, które żebraliśmy, przekazaliśmy na, uwaga, zakup 14 w pełni wyposażonych karetek pogotowia. Tyle użebraliśmy. Nas było 600 osób przyjmowało wskazania i za te pieniądze kupiliśmy 14 karetek pogotowia i oddaliśmy miastu, tak, za to, że nam pozwolili. Natomiast, no tak jak mówię, w Terawadzie podejrzewam, że to zupełnie inaczej by wyglądało. Także to jest taka jedna rzecz. To też się wiąże z tym, że mnisi Terawady, mniszki również, często mieszkają albo samodzielnie w tak zwanych kuti, czyli tam takich małych jakby pustelniach, bądź w jakichś stosunkowo małych klasztorach. Natomiast w Chinach, w Korei te klasztory często liczą kilkadziesiąt, kilkaset osób. Pewnych reguł nie da się przestrzegać, albo też z kolei inne reguły muszą powstać. Także to też jest związane z tym, że my mamy trochę inny styl życia. A tak jedna rzecz mi się przypomniała, jak przed chwilą, jak Udzi tutaj opowiadał o tym, że mnisi uczestniczą w pracy zarobkowej i tak dalej. Kilka lat temu w mojej świątyni w Korei osoby świeckie, które przychodzą do nas od wielu lat, takie osoby praktykujące, takie parafianki nasze, przyszły do naszych nauczycieli takie, z takim postanowieniem, że one już mają dosyć bycia parafiankami. Ja już mam dosyć gotowania, mówi jedna z drugim. Ja przychodzę do tej świątyni, takie offeringi ciągle daję i ci mnisi tam siedzą, darmo zjadę w tej sali medytacyjnej, a my w tej kuchni musimy zmywać naczynia. I my mamy tego dosyć i my od dzisiaj chcemy tak samo medytację, bo przecież mamy umysł Buddy. No więc nasz nauczyciel powiedział, oczywiście, jak najbardziej, nie ma problemu. Od dzisiaj zmiana ról. Mnisi biorą pracę w kuchni, a wy siedzicie medytację. No i to się zdarzyło i to miało miejsce i w pewnym momencie jest sesja medytacyjna 3-miesięczna, której to są osoby świeckie, one nie są w stanie siedzieć 3 miesięcy, ponieważ mają dzieci, pracę, ale na sali medytacyjnej nie ma żadnego mnicha. Halo, gdzie są mnisi? No jeden pracuje w kuchni, drugi zmywa naczynia, trzeci jest w biurze. Chcieliście, żebyśmy pracowali, no to proszę bardzo. I wtedy jakoś tak wydaje mi się, że do nich dotarło, że to, że przez te kilka tysięcy lat powstał właśnie taki system mnichów, którzy
praktykują medytację i osób świeckich, którzy ich wspierają, to nie znaczy, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi, że ten, co zmywa naczynie, jest gorszy niż ten, co siedzi w medytacji. Tylko chodzi o to, że jako mniszka ja nie mam rodziny, ja nie mam pracy, ja mam czas i możliwości i trening, który pozwala mi na uczestnictwo w 2-3-miesięcznych sesjach medytacyjnych co roku. Tak? A osoby świeckie w większości tej możliwości nie mają. Tak sobie przypomniałam. I tak sobie myślę, że to dotyczy też nauczycieli w waszej linii, a być może nawet świeckich nauczycieli w szkole Zen Kuan-un. Bo kosztem tego, że mnich japoński może pracować, może założyć rodzinę, jest też to, że mniej czasu może poświęcać na praktykę. Prawda? Więc co my możemy zrobić też dla ciebie, jako dla nauczyciela i dla naszych nauczycieli, co możemy zrobić? Żeby was więcej tu było. Nomen, nomen. Dokładnie. Najpierw dwie rzeczy jeszcze chcę powiedzieć. Jak tam byłem w świątyni rodziny Suzuki, to widziałem takiego bardzo, no naprawdę mocno starszego pana, który tam jakiś na takim stromej skarpie wycinał zarośle bambusowe. I dopytałem, kto to jest. I to jest ktoś tam z rodziny Suzuki, tam mąż, jakiejś krewnej Shunryu Suzukiego. I on zaczął, on w 59 roku, jak Suzuki wyjechał, to on powiedział, że on będzie pomagał zawsze w niedzielę, czy tam w sobotę będzie przychodził i pomaga. Ja tam byłem w 2015 i on cały czas pomagał. I tak mi to uzmysłowiło, że ten klasztor, ta świątynia istnieje dzięki takiej pomocy. Ktoś tam, wiecie, co tydzień warzywa i owoce przywozi. Ktoś tam przychodzi sprzątać. To jest inne uczucie, bo to jest tak, jakby tutaj społeczeństwo falennicy jednak, wiecie, przychodziło. No nie przychodzi społeczeństwo falennicy, tylko buddyści Kuan-un z całej Polski, czy tam z Europy tutaj bywa, a nie lokalna społeczność. A bo jeszcze nie powiedziałem wcześniej, że na Zachodzie, no to zostanie mnichem, to jest sprawa między uczniem a nauczycielem. I to jest bardzo indywidualne tutaj. Są tacy nauczyciele, którzy mają bardzo dużo mnichów i dużo dają przekazów, czyli tam, nie wiem, po kilkanaście, po kilkadziesiąt. Są tacy, którzy w ogóle tego nie robią. Więc to jest bardzo indywidualne i to nie jest tak, że w naszej tradycji to nie jest takie oczywiste, że jak ktoś chce zostać mnichem, to zostanie mnichem. On musi mieć akceptację i wolę nauczyciela. A jak można takie osoby jak ja wspierać? Bo to też wymaga wsparcia, biorąc pod uwagę, że tyle obowiązków związanych właśnie z życiem w społeczeństwie, w rodzinie i tak dalej, spoczywa na tobie, ograniczając właśnie tą możliwość praktyki, która przez te wskazania i ograniczenia w twoim przypadku jest chroniona. Zdawać sobie z tego sprawę, że my potrzebujemy, że sangha potrzebuje pracy. Myśmy wczoraj skończyli Rohatsu i tam większość ludzi była z Polski, czy połowa była z Polski. No to jest tak, że wszyscy są po nieprzespanej nocy. Ludzie wybyli, ja czekałem, bo tam miałem jakieś zebranie. I w końcu ja byłem jedyną osobą, która miała czas i siłę i wolę, żeby, wiecie, tam wziąć mopa i posprzątać parę pięter naszego ośrodka. Więc to jest tak, że taka świadomość, że my musimy, że to jest praca też, tak? Że trzeba dać kawałek swojego czasu. I wszystko jedno, tak jak mówisz, w jakiej formie, ale że ten czas, wszystko jedno, czy to jest tam gotowanie, czy to jest przygotowywanie opału, czy to jest załatwianie formalności, bo ktoś zna jakiś język lepiej, no to ten czas i umiejętności trzeba dawać. Monika, powiem coś z drugiej mojej tak z strony, bo Roshi Kuan, czyli mój nauczyciel, też od 1989 roku jeździ do klasztoru benedyktynów w Lubinie, czy jeździł, bo on teraz już tam nie bywa w Polsce. I ja jestem tam, nie wiem, 12 rok proszony, żebym prowadził tam odosobnienia, czyli to jest dla społeczności chrześcijańskiej medytacja.
I nieraz tym mnichem, który prowadzi ten ośrodek, czyli z ojcem Maksymilianem Nawarą, my rozmawiamy z uczniami wspólnie, czyli w terminologii buddyjskiej to jest doksan przez tak mnich Benedyktyn i ja jako nauczyciela. Tak? I ja zauważyłem, znaczy jakby to jest tak, że to jest naturalne, że Maksymilian dostaje kopertę. Tak? No bo to jest tak, że ludzie płacą tam za odosobnienie, ale jak mają więcej pieniędzy, to bardzo chętnie swojego ukochanego mnicha wspierają. A ja, jeśli dostaję jakieś pieniądze, to pewnie dzięki Małgosi z 5 razy w życiu dostałem taką, wiecie, nie pieniądze ekstra, jakby poza jakieś tam, nie wiem, sangowe, no wiecie, tak, że ktoś ma więcej pieniędzy i daje bezpośrednio mnie. No ale to chyba ty zaczęłaś. Więc to jest tak, że tego trzeba się nauczyć. Społeczność musi wiedzieć, że może być taka forma. Więc mi nie chodzi o pieniądze, ale to jest tak, że trzeba dawać swój czas, nie tylko inwestować w siebie, w medytację, ale trzeba go dawać. Świetnie, że mówisz o tych pieniądzach, bo dzisiejsze spotkanie, żebyście wiedzieli w całości wasze darowizny, jeśli takie będą, i zachęcam was, czemu już wyjaśniliśmy, będą przeznaczone na wspieranie mniszek azjatyckich i na promocję filmu Małgosi. Natomiast, jak widzicie, mamy tutaj dwie osoby, które poświęcają swoje życie praktyce i istnieją sposoby na to, żeby te osoby wesprzeć. Na przykład, żeby przekazać darowiznę bikuni mahajanistycznej. Tradycyjnie robi się to w kopercie. Takie koperty znajdują się przy naszej skrzyneczce, przy wejściu po prawej stronie. Są takie skrzyneczki. Jest też oczywiście odpowiednia jakoś taka etykieta z tym związana, że to się odbywa przez takie przekazanie w dwóch dłoniach. I nie muszę mówić tak, bo to też wszyscy wiedzą, że osoba duchowna jest czymś, co w Azji się określa mianem pola zasługi. To znaczy, że przekazując jej darowiznę, umożliwiamy praktykę. A ta praktyka, ona się wyrazi we wszystkich aktywnościach i w spotkaniach ze wszystkimi ludźmi, które ona czy on spotka. Więc to jest też coś, co możemy zrobić dzisiaj w taki bardzo praktyczny sposób. Tak samo wspierając film właśnie, prawda? Bo ten twój film i przyszłe projekty to z twojej własnej kieszeni, z jednego buddyjskiego grantu, prawda? Tak, mam ten film, ja wyjechałam z Sri Lanki za własne pieniądze i potem udało mi się uzyskać grant od buddyjskiej fundacji, który mi pozwolił po prostu siedzieć i pracować przez tam kilka miesięcy i montować ten film oraz opłacić takie rzeczy jak tłumaczenia, dźwięk i tego typu. Natomiast teraz zajmuję się promocją tego filmu, czyli też zrobiłam stronę internetową, tłumaczenia, aplikacja na festiwal, na przykład teraz jest festiwal taki buddyjski i aplikacja kosztuje $60. A to jest ważne, żeby wysyłać te film na festiwal, no bo dzięki temu on zdobywa nagrody, dzięki temu ludzie się dowiadują, oglądają, ten film idzie dalej, więc to jest taka podstawa. Także właśnie jak robię takie spotkania, znaczy jak właśnie jestem zapraszana i są takie pokazy, to zawsze po prostu wystawiam tą taką różową, pomarańczową skrzyneczkę, do której można wrzucić jakieś drobne datki, które właśnie pomogą mi dalej go dystrybuować oraz promować. Tak. Okej, okay. No to teraz myślę, że... A mogę ja mieć jedno pytanie? Bo tam ta pierwsza mniszka, ona mówi, że mieszka w klasztorze Ayakema. Tak. No. A Ayakema to była Niemka. Tak. A czy ty możesz powiedzieć, jaka była jej historia w takim sensie, że ona tam założyła jakiś klasztor kiedyś, Nie, to jest dokładnie tak, że Bikuni Kusuma się z nim bardzo przyjaźniła. One się przyjaźniły i Bikuni Kusuma ten klasztor nazwała na cześć Ayakema. Okay. Czyli to nie jest dokładnie jej klasztor, tylko na cześć, a to jest klasztor Bikuni Kusuma. Bo Ayakema była w Polsce według mnie. A tego nie wiem. Tak, i według mnie ona mieszkała u mnie w domu. Ha 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 ha!
Tak, tak to pamiętam, bo to było bardzo dawno, ja potem miałem, ona była z jednym uczniem, bo ona jakoś tam mieszkała w którymś z tych krajów azjatyckich i potem to, no, była tak niebezpieczna sytuacja, że ona wróciła chyba do, ona w Niemczech. I tutaj z uczniem była i z tym uczniem to jeszcze miałem parę lat kontakt, a z nią nie, ona umarła szybko. Ale to była super kobieta i ona powiedziała mi, no ja wtedy byłem absolutnie początkujący, ale ona powiedziała mi coś, czego jej dotąd zazdroszczę z zawiścią, bo ona powiedziała, że ona się do pierwszej mowy przygotowywała w życiu, a potem to siada i mówi. Jak ma mowę publiczną, to wiecie, to już się nie przygotowuje. I taka, no, no ja ją pamiętam, ona na mnie duże wrażenie zrobiła. Co najmniej raz była w Polsce. Aha. Proszę. No tak, to ja po prostu wiem, że ona się przyjaźniła z Bikun Kusumu i Bikun Kusuma nazwała swój klasztor na cześć. Pytania miałem. Tak, pytania. Żeby pomóc, może jesteście ciekawi. Wskazania regulują wszystko. A z drugiej strony umysł reguluje wszystko. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony one są dla mnie jak kierunkowskaz, ale to ja muszę decydować, jak, co to znaczy być w zgodzie, wiecie, co to znaczy nie kłamać, co to znaczy to nie wiem. Więc macie możliwość dopytać, jakie funkcje stoją za różnymi formami i w jaki sposób my też jako świeckie osoby możemy trochę naśladować tą duchową ścieżkę. Obszary. Świat prywatny i publiczny mnicha. Życie prywatne, życie publiczne, mnicha. Kwestia pracy, zakwaterowania, kwestia posługi duchowej. Co to jest ta posługa duchowa? Bo mnich, mniszka czy nauczyciel duchowy to jest pewna forma w pracy i roli społecznej. Na czym ona polega? Relacje z ludźmi, z płcią przeciwną, kontakty towarzyskie. I wszystko to, co przychodzi wam do głowy, tak naprawdę to jest ten moment, w którym możecie o to zapytać, zamiast zrobić to, nie wiedząc, czy robicie właściwie. I zachęcam was do odwagi, bo jeśli wy nic nie powiecie, to dalej będziemy gadać i gadać, a jak wy jakby trochę się odsłonicie, to myślę, że my też będziemy stać. Ja chciałam zapytać, bo w Japonii, czy są też tacy mnisi, którzy jakby właśnie mają tak zwany celibat, czy nie mają rodziny? I są mnisi, którzy mają rodzinę. Mhm. Ci klasztorni tak, powinni, ci, którzy żyją w klasztorze. I oni mają więcej, tak? Tych wskazań, czy to jest... Tak, myślę, że oni mają, to ja tu nie jestem specjalistą, bo ja się nie znam na Azji, ale myślę, że oni mają formalnie zdecydowanie więcej i takich no, zdecydowanych wskazań. A tak naprawdę z naszego punktu widzenia ci kapłani, którzy prowadzą świątynię, to mają w naszym rozumieniu świeckie życie, i, no bo mają rodziny. Może ja tutaj tak krótko powiem. Wskazania, zrobiłam takie zadanie domowe. Wskazania w winajanistyczne w szkole japońskiej wygasły około IX wieku naszej ery. Ciekawostka, buddyzm dotarł do Japonii poprzez królestwo Baekje z Korei. I zaledwie 300-lecia udawało im się utrzymywać te kilkaset wskazań. No a później, tam jak się pojawiały różnego rodzaju sekty, zrezygnowano z tego na rzecz 48 wskazań bodhisattwy. To są te wskazania, które w naszej szkole przyjmują nauczyciele bodhisattwowi właśnie. 48 wskazań bodhisattwy. Również świeckie osoby mogą je przyjmować. No a w XIX wieku to już w ogóle buddyzm przestał być religią stanową i w związku z tym mnisi dostali taką zgodę, żeby nie przestrzegać celibatu, jeść mięso. Miało to służyć podważeniu siły sangi mnisiej, właśnie poprzez odebranie im czasu na praktykę i przekazanie tej puli energii na pracę zarobkową i życie rodzinne. Więc tak to wygląda historycznie. Niestety myślę, że to się udało. Oni byli rzeczywiście nakłaniani do tego, żeby zakładać rodziny i myślę, że to się udało i myślę, że lepiej dla tej praktyki byłoby, jakby żyli w celibacie. Tak myślę, że to rzeczywiście byłoby lepiej. I myślę, że w tym na zachodzie, czyli Europa, Stany,
byłoby lepiej, gdyby nauczyciele w tym pierwszym, drugim pokoleniu też żyli w celibacie, bo mielibyśmy kilkaset mniej skandali, no bo to po prostu mnóstwo nauczycieli ma z tym problem i nie wiem, jak to jest, jaka będzie tendencja w XXI wieku, bo to jest bardzo nie trendy, wiecie, sugerować ludziom, żeby właśnie żyli bez rodziny, ale myślę, że to, no ja jestem przekonany, że to jest jakiś kierunek. No A wy w ogóle macie tylko 10 wskazań, tak, w szkole SOTO? Tak jak to są wskazania mnichów nowicjuszy, czyli 10 wskazań, które przyjmują mnisi nowicjusze wedle Winai i tylko te wskazania, tak? Ty przekazywałeś podczas Dziukaj. Tak, i potem... ale to podczas Dziukaj, tak. A tam pewno, ja nie pamiętam szczerze mówiąc. Okej. To chyba... Nie czytałaś Agatka o tym? Rozmawialiśmy, że 16, czyli 10 nowicjatu. Aby wydaje mi się, że jak miałem przekaz, to było jeszcze więcej wskazań, ale ja nigdy tego tekstu nie miałem w ręku. Pewnie 48 właśnie. No. 10 takich, tak jak właśnie mniszka, czy mnich w nowicjacie przyjmują, 3 schronienie i 3 czyste wskazania, czyli po prostu. One to są wszechobecne wskazania, takie obejmujące każdą rzecz. Czynić dobro, nie czynić zła, czynić dobro dla innych. Nie? I to są chyba te wskazania w szkole SOTO. Bo nasza szkoła to jest takim trochę eksperymentem, no bo jest czymś nowym, prawda? Bo na przykład jest czymś takim, że my jako osoby świeckie, ja na przykład mam 16 wskazań, tak? I te same masz właśnie, które ma Mikołaj. Tak, ale po prostu jakby nie jestem mniszką, tak? Więc po prostu taka, czy ta nasza szkoła kłamu jest takim trochę rodzaju eksperymentem, bo nawet czogie to jest zupełnie co innego, prawda? Więc... Tak, zdecydowanie, wiesz, de Sanson nim próbował różnych metod i patrzył, co się sprawdzi na zachodzie, wiesz. Styl taki tradycyjny koreański tutaj się naprawdę nie sprawdzi. Więc on próbował, wybiera nie te wskazania, to może tamte, może założymy te szaty. Tutaj nasi nauczyciele darmo noszą te szaty takie tradycyjne. W Korei żadna osoba świecka takiej szaty nie założy, prawda? A tutaj... Ale może stąd wynikają te trudności tutaj właśnie na zachodzie, że po prostu to jest taki początek eksperymentu. No tak, my musimy swój własny buddyzm znaleźć. Po prostu nie ma takiej wielkiej samej, która by wspierała po prostu, tak? Żeby jakiś klasztor powstał. My chyba za bardzo nie wiemy, jak... No tak, ja myślę, że dokładnie tak jest. Nie wiemy, jak... Jak pomóc mnichom, tak? Czy jak praktykować? Ja sobie, u nas trochę jakiś taki projekt jakiś jest, gdzieś tam próbuje na południu Polski robić jakiś klasztor, ale to po prostu... To idzie tak wolno, bo po prostu no nie ma, nie wiem, tylko wsparcia i pieniędzy i jest inna kultura, wiesz, my mamy kulturę indywidualistyczną. Każdy chce sam praktykować, każdy chce sam medytować. Jak ja tłumaczę czasem osobom świeckim z Polski, że w momencie, kiedy robię ceremonię, to nie ma znaczenia, czy oni śpiewają. Ja jestem tam od czytania tych sutr, to oni są obruszeni. Jak to nie ma znaczenia, że ja też mam śpiewnik, ja będę śpiewać. Więc dopóki jest to nastawienie, że ja muszę uczestniczyć, ja muszę robić, wiesz, praktykę, no to w tym momencie po co jest mnich? Mnich jest zbędny, tak. No więc skoro mnich jest zbędny, no to po co te klasztory? No? Mamy zupełnie inną kulturę. To próbuję powiedzieć. A z mojego punktu widzenia to jest, no tam nie wiem, no teraz to pierwszy raz w życiu mówię w taki sposób, ale że masz, tyle samo czasu masz medytować i pracować na rzecz sangi. Tak, jest to bardzo trudne, wydaje mi się, to co tutaj my robimy, To jest często tak, że tak mi się wydaje, że osoby świeckie takie, które nigdy nie miały doświadczenia bliskiego kontaktu życia w świątyni, bądź jako mnisi, bądź jako po prostu osoby, które często w świątyni, w klasztorze przebywają, nie zdają sobie sprawy, jak to praktycznie wygląda taki dzień z życia mnicha czy mniszki. I albo im się wydaje, że my cały dzień po prostu w jakiejś lewitacji, medytacji spędzamy, nic nie robiąc, darmo zjady,
Albo, że my jakieś tam, nie wiem, tylko te sutry czytamy od rana do wieczora. Nie zdaję sobie sprawy, że to jest po prostu pewna dedykacja, pewne zobowiązanie i od takich przyziemnych spraw utrzymywania świątyni, w sensie sprzątania, gotowania, nie wiem, załatwiania pracy w biurze, po właśnie posługę duchową dla parafian tak zwanych i po własną prywatną praktykę. Także mam po prostu pełną dedykację i jeśli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, to może pomyśleć, że taki mnich czy mniszka no nie jest potrzebny, no bo po co? No ale na Zachodzie potrzebujemy też mnichów i mniszków, między innymi po to, żeby prowadzić takie miejsca jak to lub takie miejsca jak kąciki, gdzie bankier jest wyświęcony i on tam po prostu jest filarem tego miejsca, prawda? I w takiej sytuacji, w której praca duchowa i praca na rzecz no jakby utrzymania jakiegoś fizycznego miejsca łączą się ze sobą, tak jak też się to ma właśnie w przypadku tych nauczycieli bodhisattwów dziać, to jak najbardziej potrzebujemy ludzi, którzy właśnie w sandze będą pracować i którym będziemy mogli zapłacić za to, których będziemy mogli utrzymywać, a oni będą utrzymywali naszą praktykę, tych osób, które mają rodziny i pracują zarobkowo. No nie dość popularyzowania tej kultury. W waszej sandze no nie ma takiej funkcji, nie ma takich jakby osób, prócz ciebie właśnie, nauczyciela, które mogłyby poświęcić swoją pracę i pracować na rzecz sangi tylko. A szkoda. No Udzi też nie pracuje. No. Przecież Udzi też ma swoją pracę zawodową. Nie? I jakby tak. Ją porzucić, ale nawet, go utrzymywali. Ale nawet nie macie kogoś, kto by prowadził biuro. Kto by się zajmował administracją. No właśnie. I też ja tak sobie myślę, też jakby jak tak słucham tego, że to jest tak, że jako jestem świeckim członkiem sangi, tak? I ja chcę medytować też, tak, praktykować. Z mojego punktu widzenia wkładam dużo pracy na rzecz sangi. I jeszcze muszę pracować zawodowo, wiecie, opłacać rachunki. Znaczy, że czasem to jest trochę tak. Wiecie, co mówię, że jakby moją formą czasami zapłaty czy wkładu zamiast pieniędzy jest moja praca na rzecz sangi. Tak, jak to jest. No ale też jest tak, że my tych pieniędzy też potrzebujemy, bo też musimy płacić te rachunki, tak? Więc to jest naprawdę, gdyby nas było 1000, to może byłoby łatwiej, nie? A nas jest, ja nie wiem, 40 osób, tak? I to jest trudne, to jest, no. A jednocześnie potrzebujemy nauczyciela też, któremu chcemy zapłacić. No. I to, tak sobie myślę, że u nas na przykład, bo ponieważ my tych takich mnichów prawdziwych mamy w Korei, Polaków, i moim takim marzeniem by było, żeby na przykład jak będziemy organizowali kielcze, żeby zapraszać właśnie takiego mnicha tutaj do Polski, żeby na przykład prowadził jako główny nauczyciel całe kielcze, byłoby bardzo wspierające, ale byśmy może finansowo po prostu wsparli takiego mnicha. To byłoby cudowne, jakby ja uważam, jakby taki mnich z Korei przyjechał i całe kielcze prowadził od dnia nauczyciel darmo. Dla jasności wszystkich właśnie syni latem prowadziła. Tutaj. I to ja uważam, że to bardzo było wspaniałe, gdyby tu przyjeżdżali i to, ale my byśmy wtedy właśnie tak popełnili może jakąś formę nagrodzenia po prostu. Jeśli pozwolisz, może dorzucę też na te pytania. Wszystko fajnie, tylko goszcząc z synem już kilka miesięcy wiem, że my koniecznie mamy warunki takie do zapewnienia mnichom, w ramach których mnich dobrze by się tutaj naprawdę czuł, nie czuł, że to jest jakoś nie w zgodzie z jego wskazaniami czy z jego stylem życia. To też by wymagało nie tylko wsparcia finansowego, ale także przystosowania budynku po prostu. Wszyscy się martwią moimi wskazaniami. Wow. Tak, no prawda. Sporo ludzi i po skończonej praktyce no jest gwar, no i herbata, a mnich raczej no, potrzebuje jakiegoś. Nie ma piętra, tylko dla kobiet, na przykład. No tak, i możemy zapewnić taki warunki całkowicie. Słuchajcie, dam mi ten komentarz na temat wskazań, dopóki nie będzie, że wszyscy się martwią o moje wskazania. To nie są przykazania, to są wskazania. I one mają za zadanie regulowanie życia w środowisku monastycznym, czyli no, w każdej grupie ludzi potrzebne są reguły, jak się zachowywać, tak? I tak samo między mnichami, my musimy mieć jakieś reguły postępowania i to są właśnie wskazania. W Terawadzie one są traktowane bardzo dosłownie, szczegółowo w Mahajanie one są traktowane bardziej tak, jak Udzi wspomniał, na zasadzie takiej
jak mogę wykorzystać to wskazanie w moim życiu, żeby to działało sprawnie i żebym harmonijnie jakoś w tej grupie mogła, grupie mnisiej i w stosunku do osób świeckich, żebym była w stanie harmonijnie jakoś z nimi tutaj żyć. W związku z tym moje wskazania w Korei i moje wskazania w Polsce no, pewnie nie są takie same. No bo nie, no bo no nie mogą być. Oczywiście bardzo je cenię i są wskazania, które są bardzo silne, nienaruszalne. I jeśli je złamię, to rzeczywiście no, muszę oddać szaty. Ale są wskazania takie o, jakby to powiedzieć, bardziej, no, nie mniejszej wagi, nie chciałabym użyć tego sformułowania, ale takie, które możemy, powiedzmy, naciągnąć troszeczkę. Tutaj wspomnieliśmy o dotykaniu pieniędzy. Jakbym nie dotykała pieniędzy, to by mnie tu nie było. Bo ja bym, co, piechotą z Korei bym przyszła? No nie, musiałam bilet lotniczy kupić. Tak? Złamałam wskazanie. Także nie przejmujmy się tak bardzo. To są, tak jak mówię, to są wskazania, nie przykazania. Oczywiście są to zasady bardzo ważne i potrzebne, ale no jeszcze raz chcę powtórzyć, że jeśli nie ma warunków na przestrzeganie absolutnie wszystkich szczegółowo, no to po prostu trzeba wybrać te najważniejsze. Może jesteście ciekawi, o jakie tutaj wskazania, jakich wskazań nie, nie trzeba przekroczyć. Słucham? Jakie to są, których nie wolno złamać? Nie mogę zabijać. Aha. W ogóle. No, nie mogę mieć kontaktów damsko-męskich albo damsko-damskich. Takich, no. Nie mogę szykanować na trzech klejnotów. Nie mogę zabić Buddy, Arhata. Są również zasady takie, które by były poważną przeszkodą do zostania mniszką. Czyli na przykład gdybym zabiła moich rodziców, nie mogłabym zostać mniszką. Gdybym była mężczyzną, nie mogłabym przyjąć wskazań mniszki. Tych zasad jest, to są takie. Czy jest jakiś wiek, ograniczenie wiekowe, to kiedy można zostać mniszką? Według Winaji nie. Według Winaji, czyli zasad monastycznych, tych zasad, które są w sutrach opisane, dopóki osoba jest sprawna na ciele i umyśle, może przyjmować wskazania. Czyli podczas mojej ceremonii ordynacyjnej była osoba 90-letnia, która została mnichem. Osoba sprawna fizycznie i psychicznie. To jest ważne, dlatego że jeśli ktoś ma, nie wiem, jakąś formę demencji, no to nie jest w stanie zrozumieć wskazań. Jak nie rozumiesz wskazań, nie możesz ich przyjąć po prostu. Natomiast w Korei, w szkole Chogye, tak jak powiedziałam, są różne szkoły buddyjskie. To się średnio co 3 lata zmienia. Oni takie sobie ustalają zasady, ograniczenia wiekowe. W tej chwili jest chyba 55 lat. Taka górna granica. I to wynika głównie z ograniczeń fizycznych. Tak jak wspomnieliśmy tutaj, trening monastyczny wiąże się z dużą ilością pracy. Fizycznej pracy i osoba w pewnym wieku już po prostu często nie jest w stanie tego zrobić, a również wiem to z własnego doświadczenia, z wiekiem jakby ciało troszkę słabnie, zaczyna się choroba i w momencie, kiedy sangha przyjęłaby dużo takich starszych, schorowanych mnichów, no, kto by ich utrzymywał? Kto by płacił na ich leczenie? Także stąd te ograniczenia wiekowe. Nie ma to nic wspólnego z nauczaniem buddyjskim, to jest raczej takie praktyczne społeczne podejście. A czy wskazania mniszki i mnicha się różnią? Tak, oczywiście. A jakie są? Każde jedno wskazanie się różni. Mnisi są mężczyznami, mają męskie karmę, czy tam karma, czyli skłonności, tak, różne możliwości, umiejętności, wady i zalety, tak? A kobiety są trochę inne. My oczywiście wszyscy mamy naturę Buddy, ale no, pewnie się różnimy trochę. I w związku z tym mamy też różne funkcje i role społeczne. I to u nas w Europie brzmi trochę egzotycznie, bo my mamy to równouprawnienie już od kilkudziesięciu lat i tak bardzo się to zakorzeniło w naszej świadomości, ale to jest tylko coś, co występuje w świadomości Europejczyków i może Amerykanów i Kanadyjczyków. Ani w Afryce, ani w Azji, ani na Bliskim Wschodzie mężczyźni i kobiety nie są równi. I to w ogóle nikomu nie przyszłoby do głowy tak twierdzić. I ponieważ nie są równi, mają różne funkcje w społeczeństwie, są różne oczekiwania, w związku z tym wskazania to odzwierciedlają. Jak ty się czujesz z tym, że
wnioskuję z tego, że mniszki jednak są w jakiś sposób na niższej pozycji. Czy to dobrze zrozumiałam? W Azji, tak? W Azji. Ja, wiesz, ja nie podchodzę do tego w ten sposób. Nie, nie jest tak. Ale, bo przepraszam, ale jeśli chodzi właśnie o to, co chciałam doprecyzować, co rozumiesz przez to, że mówisz, nie są równi, bo to zakłada jakieś wartościowanie. No tak, tak samo jak zakładanie, że są równi, zakłada wartościowanie. No prawda, to jest takie prawda odniesienie, bo tak jakby chciałabym to doprecyzować, jeśli jest możliwość. To znaczy? Nie są równi, to znaczy, że tak jak się tutaj zapytała pani właśnie o to, czy to znaczy, że są gorzej traktowane. No właśnie, jeśli nie są równi, to rozumiesz, że są inaczej traktowane, tak? Ale nie wartościująco, gorzej, lepiej, tak? O to mi chodzi. To zależy. Wiesz, to zależy. W Chinach i w Korei jest bardzo silny wpływ filozofii, tradycji konfucjańskiej. Konfucjanizm zakładał, że porządek społeczeństwa zależy od przestrzegania pewnych reguł. Tak? Czyli jeśli poddani zachowują się względem cesarza w odpowiedni sposób, a cesarz względem poddanych, to jest harmonia w państwie. Jeśli mąż względem żona, żona względem męża, to jest harmonia w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I według tego światopoglądu konfucjańskiego mężczyzna jest głową, głową państwa, głową rodziny, głową firmy. No, siłą rzeczy jest osobą mocniejszą, ważniejszą, bardziej szanowaną. W tych krajach to jest bardzo silna część ich kultury, tak? I to również przenika, jak sądzę, do buddyzmu. Bardzo często można to odczuć w Korei, nawet współcześnie. Kiedy ja się czasem śmieję, jak przychodzą nasi parafianie i parafianki, tak zwane, do świątyni, to i mamy posiłek, zawsze jest posiłek taki, że każdy może przyjść zjeść. To w Europie mąż by żonę puścił przodem, a w Korei jest zawsze odwrotnie. To mąż idzie pierwszy, więc nakłada jedzenie, a żona idzie z tyłu. To jest ta kultura. No. Tak samo jak nasza kultura ma jakieś tam fiksacje, tak i kultura ma fiksację w drugą stronę. A jak jesteśmy przy tym temacie, to takie pytanie, które mi się nasuwa, to jest kwestia nauczania przekazu też. Kobiety poprzez, to znaczy jakby nauczania mężczyzn poprzez kobietę i kobiety poprzez mężczyznę. Jakby, jak jest ta kwestia u Was? Czy w ogóle jakby przywiódł mi nie tutaj ten temat, bo akurat się nie zajmuję ostatnio, to znaczy... Chodzi o to, że nauczyciela może się nauczyć nauczyciela mężczyzny. Dokładnie. Oczywiście, jak najbardziej. Okej. Okay. Mhm. Ja mogę powiedzieć straszną rzecz? Bo na przykład w Terawadzie, to no, mnich może nauczać mniszka, ale mniszka już nie może nauczać mnicha. No właśnie, tak chciałam się nauczyć. I znaczy, to jest tak po prostu w tych zasadach. Natomiast na przykład Bikuniku sama wykładała na uniwersytecie i tam nauczała mnichu. Ale i też od tego ona wyszła, że założyła swój klasztor, bo tam na uniwersytecie to jeszcze jakoś tam dało radę. Ale wykładała po prostu w jakimś klasztorze buddyjskim i część mnichów w ogóle nie była w stanie temu sprostać, że przyszła kobieta, która ich naucza, a to przecież wielka nauczycielka, która no, wiedziała o nich dużo więcej, bo przedtem ona była nauczycielką akademicką, czyli te wszystkie teksty studiowała, czytała teksty źródłowe, także i ona po prostu wtedy założyła swój własny klasztor. Bo to było nie bardzo trudno, mimo tego, że jego praktykowała, też odczuła to po prostu, no było jej przykro najzwyczajniej w świecie. Ona o tym pisze w swojej książce, w biografii. Też to tam był taki fragment, prawda, odnośnie tego kłaniania się, że nie mogli jakby tej odwrotnej sytuacji. No tak, no to jest taka kultura w Indiach, na Sri Lance, w Tajlandii. Taką kulturę mają właśnie.
mieli i mają i pewnie jeszcze będą mieć przez jakiś czas. Ja mam jeszcze pytanie, jeśli mogę, do Małgosi. Chciałam się zapytać, czy trafiłaś na ten temat, będąc w Polsce, czy w jakiś sposób jakby ten temat do ciebie przyszedł? Chciałam się o to zapytać. To jest w ogóle taki temat życiowy, najważniejszy. Jak jeszcze byłam małym dzieckiem, to po prostu się ciągle dopytywałam mamy i innych osób, dlaczego kobieta na przykład nie może stać papieżem, a nie księdzem. No i ten temat tak już mi został. I po prostu potem zaczęłam się interesować buddyzmem i też po prostu badać to w innych religiach. I tak samo planuję filmy dokumentalne na temat innych duchowości i nurtów i właśnie systemów religijnych, jak i pozareligijnych. Dlatego też zapraszam do podobienia mojego Facebooka, tam Mistrzyni Życia Duchowego i będę mówić o tych kolejnych projektach. Natomiast na sam temat mniejszej tradycji Theravady to trafiłam przez przypadek, bo leciałam do Tajlandii, znaczy leciałam na Filipiny, po prostu były tańsze bilety przez Tajlandię, stwierdziłam, że zostanę troszkę w Tajlandii, a że już interesowały mnie filmy i to był mój urlop, bo pracowałam wtedy w korporacji i miałam po prostu, udało mi się mieć miesięczny urlop. I sobie wymyśliłam, że bardzo chcę w moim urlopie robić filmy dokumentalne. I wtedy zaczęłam czytać, co się dzieje w Tajlandii i przeczytałam, że tam w 1998 roku pierwsza kobieta została w pełni wyświęconą bikuni. I to było dla mnie ogromne takie przeżycie. Ja pamiętam, że tak to przeżyłam, że tam spać nie mogłam w nocy, bo też sobie nie zdawałam sprawy, że taki przełom, przecież to jest taka największa szkoła buddyjska obok Mahajany, też ona jest najstarsza. I że tak wielki przełom nastąpił akurat w tych czasach, w których my żyjemy. To przecież jest 98 rok, to jest niedawno, czyli to jest akurat tyle, że możemy teraz zobaczyć, jak to się przyjęło. Przedtem były próby, ale to jakoś niestety się rozmywało. Wtedy po prostu pojechałam do tego klasztoru Bikuni Damanandy. I ten film zrobiłam taki 10-minutowy, jest na YouTubie. Na moim kanale Her Story 13, też zapraszam do subskrypcji. Bo tam będę wrzucać różne ciekawe rzeczy, mam różne wykłady fajne. I zrobiłam taki 10-minutowy film na temat tego, to jest, był pierwszy właśnie klasztor bikuni w Tajlandii. I wtedy poczułam, że jest to tak ważny temat, żeby zrobić pełnometrażowy film. I wtedy w 2016 pojechałam na Sri Lankę. Także tak to wygląda. Zawodowo się teraz zajmujesz właśnie filmowaniem, czy skończyłaś jakąś taką szkołę filmową, czy to jest w ogóle hobby? Nie, to było, ja skończyłam psychologię, potem zajmowałam się grafiką komputerową, pracowałam w korporacjach, zajmowałam się grafiką. Natomiast cały czas tak było, że w pracy te filmy do mnie przychodziły, czyli zajmowałam się montażem, a zajmowałam się w którymś momencie pisaniem scenariuszy do reklam, jak koordynacja też tych produkcji. Jak już tak było, że no naprawdę jak robię film, najważniejsze marzałam o tym robić. Mimo tylko mi się wydawało, że taka będę była artystką bez pieniędzy, więc tak się to spełniło. Natomiast zanim zaczęłam od takich kursów, które były, udało mi się na nie dostać, za darmo je skończyć. To nie jest, miałam takie 2 lata edukacji. To też jest fajne, że jednak w Polsce mamy możliwość edukacji takiej nawet darmowej, filmowej. Także tak to wyglądało i po tej 2-letniej edukacji zrobiłam ten film. Mamy może jeszcze tylko 10 minut, tak żeby podsumowywać. Ja chciałam zapytać Was, czy przyjęcie wskazań dla Was, czy święcenie na mnicha, czy mniszkę, czy one się wiążą, czy wiązały z jakiegoś rodzaju presją dla Was? To znaczy, czy to było tak, że jak sobie myślicie, o, jestem mnichem, to powinienem albo powinnam, wiecie, coś robić albo czegoś nie robić. Ja nie wiem, czy to jest jasne pytanie, czy to jest jasne, jakby o co pytam? Czy to trochę miło, tak? Tak, czy to trochę się wiąże dla Was z takim spełnianiem oczekiwań, tak? Albo spełnianiem jakiejś roli. No właśnie. Tak. No.
Czy to jest chodzi o presję, tak. To jest trochę o presję, spełnianie roli, to jest o takim czymś, że... Może jakiś być. Bo ja na przykład rozumiem praktykę darmy też trochę, wiecie, o takim odnajdowaniu tej darmy, praktyki, jakby realizowaniu jej w życiu codziennym, też takie poprzez bycie sobą, tak? No i teraz jest to pytanie... Nie jesteś sobą. Mm-hmm. Dlatego, że w momencie, kiedy zakładasz tą szatę, jesteś ambasadorem darmy. Mm-hmm. Jesteś osobą publiczną, którą każdy będzie sprawdzał. Mm-hmm. A co ona robi? A dlaczego tak? A macha rękami, a nie powinna? A on co tak siedzi? A co się nie uśmiecha? Nie, bo jesteś osobą w pewien sposób publiczną na widelcu i bardzo się to odczuwa. W Polsce może nie tak bardzo, bo ludzie nie rozpoznają tych szat. Zresztą często nosimy prywatne ubrania. Natomiast w Azji jesteśmy osobami rozpoznawanymi. Ja nie jestem w stanie wtopić się w to. Ta ogolona głowa, te wypalone znaczki, od razu każdy wie, że jestem mniszką i każdy sprawdza, co robi. W tym momencie, wiesz, ja nie mogę dać na luz, tak? Nie mogę wstać i mieć złego humoru. Znaczy, no wstaję i mam zły humor. Muszę powiedzieć, że o poranku bez kawy to lepiej nie podchodzić. Ale nie za bardzo mogę sobie, wiesz, dać upust temu, bo ludzie mają oczekiwania. Także to jest taka presja, tak? Że twoje prywatne życie często jest bardziej na widelcu. Jakby musisz pewną taką pozę zachować. To nie jest męczące? No, pewnie jest, ale jest. Taki właśnie wybraliśmy sobie fach reprezentowania darmy. Tak? Mi kiedyś powiedział ktoś właśnie, że wiesz, twoją pracą jako synim, jako mnicha, to jest, masz dwie rzeczy tylko w życiu do zrobienia. Praktykować darmę i uczyć darmę. Nie masz innych obowiązków, tylko te dwa. Praktykować darmę i uczyć. Ja mówię, jak ja mogę uczyć? Co ja wiem? Ja w ogóle nic nie wiem o tej darmie. Słuchaj, ty idąc ulicą już uczysz darmę. I mnie to uderzyło. Mówię, cholera. Będę szła i ludzie będą patrzyli, ja coś, nie wiem, nie tak pójdę, czy... No tak, ale to wiesz, to skąd wiesz, jak iść tą ulicą? To są wskazania. I etykieta. Okay, to są właśnie te reguły, które mi pokazują, jak mam iść ulicą i uczyć darmy w sposób, jakiego społeczeństwo ode mnie oczekuje. Okay. Ale to w twoim przypadku będzie to jest inaczej chyba, bo ty nie masz... Poczekaj, a ty nie byłaś na mojej drugiej mowie na Rohatsu, bo ja czytałem o Suzuki, tak jest, tam przeglądałem jego biografię i tam jakiś inny mnich opowiada, jak go spotkał na stacji kolejowej. Oni się musieli znać i tam Suzuki go pozdrowił. Tak i potem wszedł po schodach i gdzieś tam zniknął. I że dla niego to spotkanie, znaczy to minięcie Suzukiego, to było po prostu coś, co zaparło mu dech w piersiach. I obecność Suzukiego. Więc to jest też tak, że wiesz, że na tej ulicy Suzuki przynajmniej, no bo ja nie myślę, że komuś, ja zapieram dech w piersiach, ale że to jest taka jakość, że można tak iść tą ulicą, a Suzuki był strasznie rozszczepany i taki, on zapominał, jakieś głupoty robił, więc to nie jest tak, że wiecie, że on był taki skupiony. Więc, no tak, a co do presji, to ja z moim nauczycielem umówiłem się w 1989 roku, że będę mnichem. I to, co on mi powiedział, czyli a propos wskazań też, bo ja spytałem, co to znaczy, i on mówi, że darma będzie najważniejsza dla ciebie. A nie pamiętam, w którym miałem tę ceremonię, ale kilkanaście lat później, w ogóle nie było mowy o tym przez wiele lat o ordynacji. Więc ja nie miałem takiej presji, że ja muszę jakiś być. Raczej ja mam takie poczucie, że ja mam być, że ja mam wiedzieć, kim ja jestem i być sobą. Mm. Czyli, że twoim jakby obowiązkiem jest jakby praca z umysłem, tak? Twoja własna praktyka? Nie. To też jest praca z innymi, ale że jeśli ja nie będę w zgodzie ze sobą, to nie ma sensu pracować z innymi. Ja muszę wiedzieć, kim ja jestem. Tak? Ja na przykład, ja jestem też psychologiem. Ja słuchajcie, po ze 25 lat po skończeniu studiów, ja myślę, że ja jestem może nie autystykiem, ale że ja mam takie cechy, to taki mniejszy zespół, to się Asperger nazywa. I mnie jest bardzo trudno się skupić, jak ja patrzę w oczy
Ja generalnie nie lubię kontaktu, a w ogóle ja nie lubię kontaktu. Ja, wiecie, ja mogę siedzieć przez tydzień samim i ja się lepiej czuję niż z ludźmi. Więc to jest tak, że ja muszę to uwzględniać po prostu i tyle. No i to widać w kontaktach ze mną. Ale to nie jest też tajemnica. No i okej. Okay, no. Ja taki jestem. Zresztą Rosi też. Rosi nauczył się rozmawiać z ludźmi. Kąk Rosi nauczył się rozmawiać z ludźmi, jak zaczął przyjeżdżać do Polski. A wcześniej nawet z nikim nie rozmawiał. Już jeszcze jedna rzecz a propos presji. W momencie, kiedy zostajesz, przyjmujesz wskazania, stajesz się częścią rodziny Sangi i masz to poczucie do końca życia, żeby ich nie zawieść. Wiesz, ja w momencie, kiedy założyłam kasan podczas ceremonii, ta ceremonia trwa kilka tygodni w przypadku na Tajwanie, w przypadku mnichów. No i jakby widzę ten rząd, wiesz, wspaniałych, takich starych, wiesz, ledwo to chodzi, nie, takich czcigodnych synimów, nie, i mnichów, i platforma mniszek, i platforma mnichów, i tam tych 600 osób koło mnie, bo 600 osób przyjmowało wskazania. Po prostu czuję, że jesteś częścią wielkiej wspólnoty monastycznej i tak jak, wiesz, jest przekaz Zen, wiesz, nauczyciel, mistrz daje przekaz darmy drugiemu, daje przekaz i tam możesz cofnąć się do czasów Buddy. Mhm. Tak samo jest w przypadku mnichów, nie? Osoba, która dała mi to kasa, dostała kasa od innego mnicha, który dostał od innego mnicha, to idzie do samego Buddy. I w momencie, kiedy sobie to uświadomisz, tak wiesz, to jest ta odpowiedzialność, nie? To jest ta presja, żeby ich nie zawieść, bo takie coś nosił Buddha wcześniej. No. To takie, mówię o osobistych sprawach, takie, to jest bardzo, wiesz, teraz dla mnie poruszające. To jest wspaniała odpowiedzialność, ale to jest taka świadomość, że wiesz, nie jestem już sama sobą, co ja lubię, albo co ja mogę, albo moje prywatne, wiesz, jakieś tam fanaberie. No pewnie, że mam, bo jestem człowiekiem, ale w momencie, kiedy zakładam tą szatę, to ja już nie jestem prywatną osobą, tak? Nie, nie tak bardzo już prywatną. Nie tak bardzo, nie, to że już w ogóle, nie tak bardzo. No nie da się, wiesz, no, myślę, że ten, co przejdzie ponad prywatność, to już się nazywa Buddha, to już on już tak w ogóle nie ma. A czy i w koreańskim, i w japońskim zamiast jest coś takiego jak kobieca linia przekazu? Słuchajcie, bardzo się staramy na Zachodzie, że nawet w różnych szkołach recytuje się taką kobiecą linię przekazu. Ona jest chyba trochę naciągana, ale nie, bo ja nigdy tego nie przestudiowałem, ja nie wiem, kto tam jest w SOTO, ale były nauczycielki, tylko że to było strasznie trudne być nauczycielką, założyć klasztor, dawać przekaz, to było możliwe. No niestety buddyzm, ja myślę, że jakbym miał podsumować to spotkanie, w Azji jest tak, że jest łatwiej ze wsparciem, ale jest bardzo duża, kobiety są dużo bardziej dyskryminowane, a w Polsce, czy w Europie, czy na Zachodzie są dużo mniej dyskryminowane, są dyskryminowane, ale mniej i nie ma tego wsparcia i to jest podsumowanie tego filmu. Ale to, bo ja miałam przyjemność takiego 3-tygodniowego odosobienia w klasztorze w Japonii. I ponieważ wybuchł tajfun, to tak się skończyło, że byłam tylko ja i nich. I trochę rozmawialiśmy i on się pytał o polską religię, o katolicyzm. I jak mu opowiedziałam, jak funkcjonuje, no, że na przykład kobieta nie może zostać księdzem, to on tak spodobał, że to jest straszna dyskryminacja. I byliśmy w Japonii, jak w kraju, w którym te tradycje patriarchalne są dosyć silne, to bym tak rozbawiła, to też było moje pytanie. To bardziej zazwyczaj widać u innych, nie u siebie, jakoś to na ogół działa. A wiesz, ja myślę, że to jest tak z tą linią przekazu. W momencie, kiedy ktoś decyduje się opuścić dom, tak się mówi, nie? Czy zostaje mnichem, mniszką, to już te sprawy, wiesz, mężczyzna, kobieta, to już nie powinno mieć znaczenia. To już jest, to jest kwestia umysłu, tak? O. Czy oświecony umysł żeński czy męski, no nie wiem. Sunim, a ja zapytam o te kropki, które masz na głowie. Kropki, które mam na głowie. To co ja myślałam, to jest naturalne, to są wypalone. To jest naturalne kadzidło, czyste, żywe kadzidło. To takie były wypalane? Tak, takie były wypalane. Te kropki, które mam na głowie,
są częścią ceremonii wskazań, ale wbrew pozorom to nie są wskazania bikuni, tylko wskazania bodhisattwy. Więc nie chcę Was tutaj zanudzać, skąd się to wzięło. Generalnie w sutrze lotosowej, sutra lotosu, jest wspomniana taka praktyka wyrzeczeń czy ciężkich praktyk, coś, jakoś tak, nie wiem jak to po polsku się tłumaczy. I ta sutra daje taki przykład, że jeśli ktoś ma wielkie ślubowanie zostania bodhisattwą, to no, buddyzm Terawady, przepraszam, to ma inny ideał. W Mahajanie bodhisattwa jest takim ideałem. Więc jeśli ktoś ma takie wielkie ślubowanie zostania bodhisattwą, to nic ani nikt nie jest w stanie go powstrzymać i jakby nawet poddanie się próbie rozszarpania przez dzikie zwierzęta, ale ta osoba jednak zostanie bodhisattwą. I nawet jeśli ma przejść przez ogień, to on przejdzie przez ogień dla tych czujących istot. I choćby go mieli usiekać mieczami, tego usiekają mieczami. W sutrze Tysiąca Oczu i Rąk w naszym śpiewniku jest takie tłumaczenie też. Ale to pochodzi z sutry lotosu. I jako taki symbol tego, że ktoś ma wielkie ślubowanie pracować dla tych wszystkich czujących istot, wyzwalania ich od cierpienia, w Chinach, wydaje mi się, w starożytnych Chinach zaczęto stosować, trochę to ekstremalnie zabrzmi, przyrzeganie przy pomocy kadzidła. Więc przykładano do ręki delikwenta, czy do ręki osoby świeckie, a mnichów, ponieważ mamy ogolone głowy, więc można to robić na głowie, przyrzegano kadzidłem. Na zasadzie takiej, że jeśli ktoś nie jest w stanie nawet znieść tej odrobinki bólu, no to raczej chyba nie bardzo jest w stanie potem działać i walczyć dla rzeczy, wszystkich czujących istot. Także stąd się wzięła ta część ceremonii wskazań. I teraz wszyscy mnisi Mahajany, może nie wszyscy, ale ci, którzy przyjmują wskazania w tradycji chińskiej i koreańskiej, takie przyrzeganie otrzymują. W Korei jest to w tej chwili na ręce, na Tajwanie czy w tradycji chińskiej, tam gdzie ja przyjmowałam wskazania na głowie, mogą to być trzy kropki, to może być 6, 9, zależy od klasztoru, zależy od nauczyciela. Ale to nie jest tak, że jakoś tam tortura czy coś, to trwa co zaledwie kilka sekund. Tym niemniej jest to taki symbol mojego oddania i mojej determinacji. Tak. Do tego to służy. To nie mógłbyś ty miała podsumować dzisiejsze spotkanie. Czy to myślisz, że udało nam się chociaż jakąś część jakby naszej intencji zrealizować? Czy czegoś byś jeszcze potrzebowała? Nie, to było bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo dziękuję tutaj za ciekawy film i taki. Ja myślę, że potrzebujemy więcej takiej edukacji buddyjskiej w Polsce i w ogóle w Europie. Bo nawet już przed filmem mieliśmy takie spotkania i się okazało, że tak naprawdę bardzo mało wiemy o sobie nawzajem. Ja wiem bardzo mało o Terawadzie, bardzo mało o tradycji japońskiej i dla mnie to było bardzo cenne, że mogłam się do ludziego czegoś nauczyć i właśnie tutaj o Terawadzie też. I myślę, że też ważne jest dla nas wszystkich osób praktykujących albo osób, które się po prostu interesują buddyzmem, żeby starać się nie skupiać tylko na tym, co nas dzieli, ale na tym, co nas łączy i jak możemy sprawić, żeby ten buddyzm jednak wzrastał w Polsce. Wydaje mi się, że to najlepsze słowa podsumowania. Pamiętajcie, że Sunim jest tutaj jeszcze, może nauczać, może być zapraszana, można ją wspierać. Jeśli chodzi o Rosiego, to bardzo dziękujemy, że do nas przyjechałeś. Mój zaszczyt. Zaszczyt dla mnie. Tobie również. Małgosiu, powodzenia w Twojej misji trudnej, której się podjęłaś i dziękuję też w imieniu kobiet, mniszek na świecie. Nie, również dziękuję. Dziękuję też za zaproszenie i za rozmowę. Też się bardzo wiele nauczyłam i dowiedziałam. No i każdy z nas zostaje z takim pytaniem, co ja konkretnie mogę zrobić dla wspierania darmy. Czy to jest nasza osobista praktyka, czy wspieranie naszych przyjaciół w darmie, w tym też właśnie mnichów i mniszki. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, Maga, za prowadzenie, za moderację. Bardzo dziękuję.